Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Państwa o zajęcie miejsc. Otwieram uroczystość odnowienia doktoratu pani profesor Ewie Wiprzyckiej-Brawo. Szanowni Państwo, zanim przystąpię do oficjalnego powitania Państwa, chciałem powiedzieć pani profesor i szanowni Państwo, że jest to ogromny zaszczyt i honor dla rektora Uniwersytetu Warszawskiego móc w imieniu Senatu i całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego odnowić doktorat pani profesor. Osoby pięknej, osoby szlachetnej, osoby mądrej, osoby, która pozostawiła i pozostawia, chciałem powiedzieć ślad, ale to nie ślad, drogę. Jak być dobrym, szlachetnym człowiekiem? Jak być znakomitym profesorem? Jak być także menedżerem nauki? Menedżerem w tym sensie, że pani profesor stworzyła potężne grupy badawcze i tworzy te grupy badawcze, prowadząc liczne seminaria krajowe, międzynarodowe, europejskie i o zasięgu światowym. Miałem przyjemność być w niektórych miejscach, w których pani profesor też była, prowadząc badania, prowadząc seminaria, czy prowadząc wykłady. Myślę tu o Atenach, myślę tu przede wszystkim o Egipcie, bo tam spędziłem parę miesięcy na American University Cairo. I muszę powiedzieć pani profesor i państwu, że było ogromną dla mnie przyjemnością, wielką przyjemnością, i z drugiej strony żałowałem, że ten mój pobyt na Uniwersytecie w Kairze nie był po tej uroczystości, która odbędzie się dzisiaj. Albowiem nie tyle uczestniczono i słuchano moich wykładów, ile pytano, i nie byli to tylko Egipcjanie, przede wszystkim nie Egipcjanie, czy znam panią profesor Wiprzycką-Brawo. I ja znałem. Na szczęście z opowieści tutaj znakomitych kolegów, którzy siedzą, którzy byli i są pani profesor współpracownikami, ale nie znałem osobiście, nie znałem nawet z tak krótkiej rozmowy, jaką przed chwilą mieliśmy w rektoracie. To by mi znacznie pomogło w tych rozmowach z moimi kolegami. To by podniosło pani profesor moją rangę, tak bym powiedział. Ale wystarczyło powiedzieć, że znam panią profesor, że widuję panią profesor na kampusie i to także stawiało mnie w dobrej sytuacji. Pani profesor, stanowiła pani i pani stanowi piękny pomost łączący pomiędzy grupą powojennych, wybitnych starożytników. Myślę przede wszystkim o promotorce pani pracy doktorskiej, pani profesor Izie Bieżuńskiej-Małowist, ale także o profesorze Małowiście
i innych osobach, i tymi, którzy idą Pani śladami teraz, którzy rozwijają tę część historii starożytnej i którzy tak pięknie zapisują się w literaturze nie tylko polskiej, ale przede wszystkim w literaturze międzynarodowej. Nie wymieniam nazwisk, żeby kogoś nie pominąć i żeby nie było żalu do mnie z tego powodu. Pani profesor, jest Pani postacią rozpoznawalną, postacią znakomitą, profesorem takim, jakim chcielibyśmy, żeby wszyscy byli na Uniwersytecie Warszawskim. I to pod każdym względem. Pod względem zainteresowań, pasji badawczej, dążeniu do realizacji tych pasji badawczych, co przejawiało się w rezultacie licznymi publikacjami, jakże często cytowanymi w różnym miejscu na świecie i pisanymi i po polsku, i w językach obcych. Fantastyczną sprawą jest także to, że Pani profesor nigdy nie musiała się umiędzynarodawiać. To, o czym tak często mówimy od kilku czy kilkunastu lat, jak ważną sprawą jest umiędzynarodowienie, Pani profesor od zawsze była międzynarodowa. Czy to dla Francuzów, czy francuskojęzycznych krajów frankońskich, czy to także w ostatnich latach dla anglosasów, ostatnich, myślę, na takiej przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Ale jak rozmawiałem z wieloma kolegami i uczniami Pani profesor, to wszyscy z nich podkreślali także jedno: uczciwość, szlachetność, przyjaźń, odwagę i umiejętność szacunku do człowieka. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy Pani wszystkich tych uczniów i studentów, i studentki, i doktorantów, i doktorantków kochała, ale z całą pewnością mogę powiedzieć, że Pani ich wszystkich szanowała, że Pani ich wszystkich lubiła, że Pani ich wszystkich wspierała. Mogę jako rektor uniwersytetu bardzo Pani profesor za to wszystko podziękować. Pokłonić się Pani profesor, życzyć dużo zdrowia, szczęścia, radości z życia i wyrazić nadzieję, że Pani profesor przez lata całe jeszcze będzie z nami funkcjonować, będzie pracować na swojej alma mater, spotykać się z młodzieżą i że Pani od czasu do czasu odwiedzi także rektora na kawie czy na herbacie. Tym samym serdecznie Panią profesor zapraszam. Dziękuję Pani profesor i życzę wszystkiego, co najlepsze i co najpiękniejsze. A teraz, jeśli Pani profesor pozwoli i Państwo pozwolicie, przejdziemy do realizacji programu. Pozwólcie Państwo, że powitam kilka osób, które... Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie oczywiście, ale kilka osób chciałbym powitać specjalnie. One tutaj pojawiły się na liście i witam bardzo serdecznie Panią profesor, co jest sprawą oczywistą, i małżonka Pani profesor. Bardzo dziękuję, że Państwo jesteście razem i że Państwo wyraziliście ochotę i chęć przybycia na tę piękną uroczystość, która miała odbyć się wcześniej już. Bo przypomnę, że Senat jednogłośnie podjął uchwałę o uroczystym odnowieniu Pani profesor doktoratu 22 stycznia 2020 roku. Ze względów oczywistych, czyli pandemii, nie mogliśmy się spotkać wcześniej. Chcę także wszystkim tym Państwu powiedzieć i przypomnieć, którzy może w kręgach uniwersyteckich nie poruszają się tak bardzo mocno, że oczywiście od Pani profesor należy się nie tylko odnowienie, należy się wiele doktoratów, w tym także doktoratów honoris causa. I Uniwersytet Warszawski z wielką przyjemnością
nadałby doktorat honoris causa, ale przepisy, regulaminy i statut stanowią o tym, że jeśli uzyskało się w macierzystej uczelni doktorat, to nie można nadać doktoratu honoris causa, a jedynie podkreślić rangę osoby, która tak pięknie wpisuje się w życie akademickie Uniwersytetu Warszawskiego poprzez odnowienie doktoratu. Czyli to jest gwoli wyjaśnienia. Witam bardzo serdecznie promotora, pani profesor, pana profesora Adama Ziółkowskiego z Wydziału Historii. Witam pana dziekana Wydziału, profesora Łukasza Niesiełowskiego z PANU. Witam pana profesora Jeana Gascou z Uniwersytetu Sorbońskiego, który jest jednym z recenzentów, a pracę recenzowali także profesor Roger Bagnali z Uniwersytetu Nowojorskiego i pan profesor Maciej Salamon z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Sami recenzenci, jak państwo widzicie, pokazują czy wskazują na z jednej strony różnorodność, a z drugiej strony wielojęzyczność prac, które pani profesor pisała i pisze i ma w swoim dorobku. Witam pana profesora Jarosława Gryza, prorektora Akademii Sztuki Wojennej. Witam przedstawicieli zaprzyjaźnionych uczelni i instytucji naukowych. Witam bardzo serdecznie panią profesor Katarzynę Hałasińską-Macukow, byłego rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo serdecznie panią profesor witam. Nie ma z nami dzisiaj Marcina Pałysa, poprzedniego rektora, mojego poprzednika Uniwersytetu Warszawskiego, który nie mógł przybyć, a który bardzo serdecznie panią profesor pozdrawia. I ja także chciałem Marcinowi podziękować za to, że za jego czasów, za jego urzędowania rozpoczęto tę procedurę odnowienia doktoratu. Witam także starożytnika, którego nie ma na liście, bo przybył chyba inkognito, pana profesora Włodzimierza Lengauera. Włodku, bardzo cię witam serdecznie. Witam przedstawicieli Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, moich kolegów i koleżanki. Dziękuję za tak liczne przybycie. Przedstawicieli Rady Wydziału Historii, studentów, doktorantów, pracowników oraz przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Pani profesor, liczebność kolegów i koleżanek, wszystkich państwa pokazuje o szacunku do pani, wskazuje na szacunek do pani profesor i na to, jak ważną postacią jest pani w środowisku akademickim i nie tylko w środowisku akademickim. Dziękuję państwu za przybycie i raz jeszcze państwa witam. I witam rzecz jasna wszystkich, którzy nie mogli przybyć z różnych względów, ale którzy oglądają nas online, oglądają nas w internecie. Odnowienie doktoratu ma troszkę inną procedurę niż nadanie doktoratu honoris causa. Powiedziałbym ku mojemu niezadowoleniu zmniejsza rolę rektora, bo rektor nie odczytuje po łacinie pewnej części. Czyni to natomiast promotor. Ale zanim poproszę promotora o odczytanie, poproszę pana promotora o wygłoszenie laudacji. Panie profesorze, bardzo proszę. Za pozwoleniem, bez maski. Tak. No więc, podczas obrony doktoratu promotor ma niewiele do powiedzenia poza zarysowaniem sylwetki kandydatki lub kandydata. Nad pracą pastwią się recenzenci. Gdy jednak mamy do czynienia z jego odnowieniem, spada nań obowiązek przedstawienia dorobku osoby po uzyskaniu tytułu doktora. Otóż, gdy tą osobą jest Ewa Biprzycka, promotor staje przed dwoma problemami. Jak sprawiedliwie przedstawić jej dorobek bez przekraczania zbytniego przyznanego mu czasu? A po drugie, jak nie narazić się jubilatce z jej znaną,
szczerą, głęboką awersją do wszelkiej pompy. Dlatego pominę jej dokonania, nazwijmy to organizacyjne, które zresztą były jednym z głównych wątków podczas wystąpień przy nadawaniu jej doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku w 2018 roku. Uniwersytetu, który skądinąd współtworzyła. A także dosłownie nieocenioną rolę największego propagatora i koordynatora rozwoju wiedzy o antiku w naszym kraju. Dzisiaj, przed tym zgromadzeniem, chcę mówić o niej jako o naukowcu i jako o mistrzyni. Jako naukowiec Ewa Wilczycka Brawo jest nieodrodną córką Instytutu Historycznego UW. To w nim w latach 50. zdobywała kulturę historyczną, skrupulatność badawczą, krytyczny stosunek do źródeł, otwarcie na dziedziny pokrewne, zwłaszcza archeologię. Zawsze podkreślała, jaką rolę pod tym względem odegrał w jej formacji Aleksander Geisztor. Przede wszystkim jednak, jako, by użyć jej własnego określenia, członkini stajni państwa małowistów. Miała szczęście dorastać naukowo w tym niebywałym zespole historyków gospodarczych i społecznych, któremu, jak żadnemu innemu, Instytut Historyczny miał zawdzięczać swoją renomę w kraju i za granicą. Obok dzisiejszej jubilatki i Jerzego Kolendo, uczniów Izy Bierzyńskiej-Małowist, wystarczy wspomnieć uczniów Mariana Małowista, Antoniego Mączaka, Bronisława Geremka, Benedykta Siętarę, Henryka Samsonowicza, Andrzeja Wyrobisza. No, tylko pozazdrościć takiego środowiska. Ale Wydział Historyczny miał Ewie coś więcej do zaoferowania. Instytut Papirologii, twór Rafała Taubenschlaga i Jerzego Manteuffla. Już wtedy jeden z czołowych ośrodków tej dziedziny w świecie, z biblioteką bogatą i, co najważniejsze, w czasach praktycznego odcięcia od nauki polskiej, od światowej, na bieżąco uzupełnianą dzięki kontaktom profesora Taubenschlaga. Papirusy, głównie listy, zestawienia, szeroko rozumiane dokumenty prywatne i publiczne, kwity, rachunki, idealnie wpisywały się w formułę historii gospodarczej. Nic więc dziwnego, że stały się źródłem jubilatki już przy pisaniu pracy magisterskiej. Przejdźmy jednak do jej kariery naukowej. Na początku było tkactwo. Kombinacja historii gospodarczej i papirusów przyniosła pierwszy owoc w postaci doktoratu, który dziś odnawiamy. No i proszę, po z górą półwieczu L'industrie textile dans l'Égypte romaine pozostaje praktycznie ostatnim słowem w tym temacie. Do historii przeszła anegdota, i to anegdota prawdziwa, że przed przystąpieniem do pisania pracy Ewa nauczyła się starożytnych technik tkackich. Uznała bowiem, że nie może pisać historii czegoś, w czym się nie zna. Za 10 lat miała wyprosić u Kazimierza Michałowskiego stypendium na swój pierwszy wyjazd do Egiptu. Bo zajmując się monastycyzmem egipskim, uznała, że musi poznać kraj, w którym ci mnisi żyli. Ale nie wybiegajmy w przyszłość. Jeszcze przed doktoratem, w 1959 roku, jubilatka wyjechała na stypendium do École pratique des hautes études. Roczny pobyt w Paryżu ostatecznie uformował ją naukowo, dzięki możliwości przeczytania wszystkiego, co chciała była przeczytać, czego nie było w Warszawie, dzięki konfrontacji z innymi sposobami uprawiania historii, co tym bardziej pozwoli jej docenić zalety własnego, oraz wykładom i seminarium wybitnych specjalistów, notabene na jednym prowadzonym przez wielkiego epigrafika Louis Roberta, poznała pewnego młodego historyka i filologa klasycznego, Benedetta Brawo. Pobyt ten pozwolił jej skrystalizować ostatecznie własną główną tematykę badawczą, której powstała wierna po dziś dzień. Każdy historyk starożytności klasycznej musi prędzej czy później zadecydować, gdzie leży jego naukowe serce. W Grecji czy w Rzymie? Na wschodzie czy na zachodzie? No, w przypadku jubilatki tę akurat decyzję podjęła jej promotorka, dając jej temat pracy magisterskiej oparty na greckiej dokumentacji papirusowej. Ale w Paryżu pod wpływem swego mistrza w papierologii, Rogera Raymondon, postanowiła zająć się okresem zwanym wówczas nieszczęśliwie epoką bizantyńską, dzisiaj lepiej późnym antykiem. Natomiast jej własnym wyborem była tematyka. Kościół starożytny. W tym miejscu pozwolę sobie na dygresję. Ewa była pierwszym w ogóle historykiem starożytnym kościoła w naszym kraju. Przed nią dziedzina to parali się tylko papierolodzy. To papierolodzy, co ja mówię? Patrolodzy.
Jej praca jako historyka Kościoła, sensu largo, to z jednej strony wstępy historyczne i opracowania tekstów patrystycznych, tu jej nieocenionym towarzyszem bronił był ksiądz Marek Starowiejski. Z drugiej, prace ściśle historyczne, wśród nich w mojej subiektywnej ocenie absolutny majstersztyk, jakim był, muszę przeczytać, bo to tytuł, Państwo rzymskie, a chrześcijaństwo do początków IV wieku, w zbiorowym tomie Starożytny Rzym we współczesnych badaniach, najklarowniejsze, jakie znam, wyłożenie przyczyn szczególnych relacji między państwem i społeczeństwem cesarstwa a chrześcijanami. Mówiąc innymi słowy, przyczyn prześladowań i ich szczególnego przepływu. Synteza tych prac, tom Kościół w świecie późnego antyku, w pierwszym momencie okrzyknięty jako obrazoburczy, nawet przez niektórych admiratorów jubilatki w koloratkach, stał się klasycznym wprowadzeniem do problematyki. Nie tylko w Polsce, ale i we Włoszech. Tematyka ogólna pozostała wszakże ubocznym kierunkiem jej pracy. Jako historyk i papirolog prawdziwą domeną swych studiów uczyniła Kościół Starożytny, a dokładnie w Egipcie, ludzi, którzy się nań składali, ich życie oraz instytucje, które tworzyli, a więc zagadnienia społeczno-gospodarcze ze świadomym pominięciem spraw doktrynalnych jako takich oraz generowanych przez nie konfliktów. Ona wielokrotnie wyjaśniała w mowie i w piśmie, że aczkolwiek czyta wszystko, co w tej materii się pisze, nie ma w niej nic do zaoferowania. Jak zobaczymy, nie doceniła samej siebie. Badania swoje prowadziła dwutorowo. Właściwie jak w całej mojej laudacji to by się przydał ekwiwalent present perfect, bo prowadziła i prowadzi. No ale dobrze, polski to polski. Jednym torem biegły studia nad kościołem instytucją, drugim nad monastycyzmem egipskim. Jedne i drugie oparte na dokumentacji papirologicznej, konfrontowanej z innymi źródłami pisanymi i materiałem archeologicznym. Wstępem do nich było opracowanie poszczególnych papirusów. No, kolejna prawdziwa anegdota głosi, że znalazł się w 1962 roku w Berlinie, zaraz po powrocie tamtejszej przebogatej kolekcji ZSRR, wprowadzono do niej przez dyrektora oddziału egipskiego Muzeów Berlińskich, który rzekł, proszę sobie wybrać i wyszedł. Wybierała te papirusy, nie jestem przyzwyczajony do biletu, które w zachowanym opisie inwentarzowym zawierały słowo ekklesia, kościół. Owoc tych badań, praca habilitacyjna Les ressources et les activités économiques des églises en Égypte du 4e au 8e siècle, wydana w 1972 roku w prestiżowej serii Papyrologika Bruksellensia, do dziś fundamentalne studium majątku i gospodarki kościołów egipskich poza Aleksandrią, ustaliła w świecie naukowym pozycję jubilatki jako czołowego badacza aspektów ekonomicznych kościoła egipskiego. Jeśli chodzi o tor monastyczny, jej szczególnym osiągnięciem było odkrycie, w cudzysłowie, ale jednak, zespołu klasztornego w Naklum. Przy opracowywaniu na prośbę księdza Starowiejskiego tekstu o świętym Antonim Pustelniku, którą natknąwszy się na przetłumaczoną jeszcze w XVII wieku regułę, którą Antoni miał podyktować mnichom z jakiegoś Nakalon, przypomniała sobie, że jej guru w geografii kościelnej Egiptu, ojciec Maurice Martin z jezuickiego kolegium świętej rodziny w Kairze, pisał o stanowisku monastycznym Naklum, uznawszy, że należy je identyfikować z centrum wymienionym w regule Antoniego i zebrawszy obszerne dossier na temat tego opuszczonego i nigdy niezbadanego klasztoru, zaproponowała Włodzimierzowi Godlewskiemu, wówczas sekretarzowi stacji archeologicznej w Kairze, by rozpoznał to stanowisko jako ewentualny obiekt badań. Godlewski pojechał i spojrzawszy okiem specjalisty, natychmiast podjął decyzję. Tak zaczęła się historia jednego z największych triumfów polskiej archeologii, w którym zresztą Ewa miała dalej bezpośredni udział. Zwłaszcza w pierwszych bohaterskich sezonach wykopalisk, gdy ekipę badawczą stanowili Godlewski, ona i okazjonalnie ktoś trzeci.
Oba tory badań spotkały się w 1996 roku w zbiorze jej publikacji wydanym przez Instytut Patristico Augustinianum w Rzymie Études sur le christianisme dans l'Égypte de l'Antiquité tardive. Rok później w tymże wydawnictwie ukazały się Le istituzioni ecclesiastiche in Egitto dalla fine del III al inizio dell'VIII secolo. Jej pierwsze dzieło o kościele egipskim o charakterze syntetycznym, z niezwykle cenną, krytyczną prezentacją różnych rodzajów źródeł oraz dyskusją kwestii metodologicznych związanych z ich użyciem. Z dzisiejszej perspektywy obie publikacje wypada uznać za punkt wyjścia badań, które doprowadziły do wydanego w 2015 roku potężnego dzieła The Alexandrian Church, People and Institutions. Bazując na materiałach zawartych we własnych tekstach, ustawicznie modyfikowanych wraz z postępem naukowej debaty i zwłaszcza niespodziewanym wzrostem bazy źródłowej, mowa o etiopskich fragmentach historii biskupów aleksandryjskich, jubilatka stworzyła, tu oddajmy jej głos, obraz kościoła instytucji w ruchu. Równolegle z torem kościelnym postępowała praca nad monastycyzmem. Tu pierwsza quasi-synteza, quasi dlatego, że skoncentrowana głównie na fizycznych aspektach życia mniejszego, ukazała się w 2009 roku. Moine et communauté monastique en Égypte, 4e-8e siècle, za którą w 2012 roku Fundacja Nauki Polskiej przyznała Ewie polskiego Nobla. Drugą książką o tym tytule, relegowanym co prawda do pozycji podtytułu, był wydany w 2014 roku Drugi Dar Nilu, czyli o mnichach i klasztorach w późnoantycznym Egipcie. Choć bazująca w wersji francuskiej, książka ta wyszła naprzeciw oczekiwaniom inicjatorów i wydawców, benedyktynów tynieckich, powiększeniem partii poświęconych klasycznym tekstom antycznego monastycyzmu egipskiego, niestety kosztem partii archeologicznej. W 2018 roku przyszła kolej na The Second Gift of the Nile, Monks and Monasteries in Late Antique Egypt, w porównaniu z wersją francuską, praktycznie nową książkę. O tym, że The Alexandrian Church i The Second Gift of the Nile nie będą ukoronowaniem pracy jubilatki nad kościołem i monastycyzmem, wiedział każdy, kto zna jej żywość intelektualną i ciekawość badawczą. I rzeczywiście, ledwie obeschła farba drukarska na egzemplarzach wcześniejszego z tych dzieł, już zaczęła pracę nad tematem, który tym razem nie mechanicznie, ale merytorycznie połączył oba tory jej badań. Stosunkami między kościołem hierarchicznym a mnichami. Nie tylko w Egipcie, ale i w Syrii i Palestynie, a więc w trzech patriarchatach Orientu. Aleksandryjskim, antiocheńskim i jerozolimskim. Podejmując ten temat, Ewa świadomie weszła na pole histoire événementielle, historii zdarzeniowej, które dotąd skrzętnie omijała. Ale jej celem nie była narracja historyczna, tylko ustalenie charakteru tych relacji. Czy przeważała harmonia, czy konflikt. O ile niegdyś głównym problemem było zmaganie się z konfesyjnym uprawianiem historii Kościoła, tym razem jej głównym adwersarzem zaadresowanym bez ugródek byli przedstawiciele tak zwanej socjologii religii, modnej zwłaszcza po drugiej stronie Atlantyku, opierający swą wizję stosunków między Kościołem a mnichami nie na źródłach, tylko na teoriach Maxa Webera, a konkretnie jego poglądzie o inherentnym konflikcie między kościelnymi hierarchami a mnichami charyzmatykami. Nikogo chyba nie zdziwi, że gdy powiem, że wydana w tym roku, świeżo, w książce Monks and the Hierarchical Church in Egypt and the Levant during Late Antiquity, z poglądów tych pozostały strzępy. Godnym uwagi jest szczególnie to, że zanim swoim zwyczajem zabrała się do sprawdzania, co o tych sprawach rzeczywiście znajdujemy w źródłach z epoki, nie 100 lat, 1000 lat późniejszych, oczyściła pole tyleż cenną, co miażdżącą krytyką stanowiska, iż ewolucję normalnych stosunków między stronami odbijają regulacje prawne, kanony Soboru Chalkedońskiego i legislacja justyniańska, a także co
zaboli chyba wielu historyków starożytności niebędących specjalistami w tej wąskiej dziedzinie, tak jak zabalało mnie. Radykalnym ograniczeniem, o ile nie wykazaniem fundamentalnej błędności wprowadzonego pół wieku temu przez Petera Browna pojęcia chrześcijańskich świętych mężów. Ascetów, których cuda i tryb życia miały obdarzać charyzmą, a zatem i autorytetem, większy niż hierarchów. Tak, co mówiłem dotąd, to zasadniczo prezentacja bibliografii jubilatki. Pora na kilka słów o metodzie i wynikach badań. I metoda jest prosta i niby nie nowa. Stawiajmy nowe pytania i kwestionujmy zasadne idee. Wykorzystujmy wszystkie kategorie źródeł, ale miejmy świadomość ich ograniczeń. Pamiętajmy, że aktualnie funkcjonujące modele teoretyczne są tylko pomocami w interpretowaniu materiału źródłowego. Co stanowi o wyjątkowości jubilatki, to obok jej Wunderwaffe, perspektywy papierologicznej, konsekwencja w praktykowaniu tych postulatów połączona z rzadką umiejętnością wycofywania się z własnych pozycji i otwartością na krytykę. Oraz cecha, której od 50 lat, poznałem ją w 69 roku jako student pierwszego roku, nie przestaję u niej podziwiać, a którą objawia ustawicznie, tak w tym, co pisze, jak w tym, co mówi. Zdrowy rozsądek na poziomie pytań i odpowiedzi. To on, dodany do inteligencji, kultury historycznej, erudycji, zrobi ją tą, kim jest. Co do wyników, oto garść przykładów obalania zakorzenionych w nauce mitów i oryginalnych odkryć. Nie jest prawdą, że monastycyzm egipski był fenomenem chłopskim. Nie jest prawdą, że mnisi egipscy byli w większości analfabetami. Nie jest prawdą, że ekspansja języka koptyjskiego w kościele i monastycyzmie egipskim była odbiciem konfliktu etnicznego między Grekami a rodowitymi Egipcjanami. Klasztory cenobityczne i ławry były głęboko zhierarchizowane. Biskupi angażowali członków niższego kleru, ludzi dorosłych, nieporzucających swych dotychczasowych zajęć, na podstawie kontraktów wzorowanych na cywilnych. Biskupi byli w stanie interweniować w sprawy klasztorów tylko wówczas, gdy te były wewnętrznie podzielone, to znaczy gdy jedna ze stron albo obie odwołały się do biskupa. Dla ogółu historyków późnej starożytności najcenniejszym ustaleniem jubilatki jest niewątpliwie konstatacja, że podziały doktrynalne zapoczątkowane na Soborze Chalkedońskim praktycznie nie znajdują odbicia w papirusach, czyli w codziennym życiu. Co z kolei doprowadziło do konkluzji, że przepaść, jaką Sobór ten miał wykopać między monofizytami i diofizytami w Egipcie, w nauce postrzegana niemal jak rów mariański, jest mitem historiograficznym, stworzonym w oparciu o przedstawiającą się jako historia mitologii stworzonej w średniowieczu przez Kościół koptyjski, gdzie dzięki Arabom nie miał już w Egipcie rywala. W tym miejscu jednak pozwolę sobie, zgodnie ze świętą zasadą krytykanstwa, zauważyć, że sama mistrzyni występuje przeciw swemu rewolucyjnemu ustaleniu, przedstawiając za wspomnianą mitologię Kerosa, ostatniego patriarchę chalkedońskiego przed zajęciem Egiptu przez Arabów, jako arcyprześladowcę monofizytów. Jak to wykazał nasz wspólny uczeń, ten z gruntu fałszywy obraz płynął stąd, że Kyros nie prześladował, ale przekonywał. I to tak inteligentnie, że do przyjścia Arabów, lekko licząc 2/3 episkopatu monofizyckiego Egiptu, nawiązało łączność z kościołem oficjalnym. Notabene w cytowanym przy tej okazji przez jubilatkę piśmie patriarchy monofizyckiego do podległego biskupa nadawca wzywa adresata, by uciekał przed Kyrosem. To znaczy, by nie wchodził z nim w kontakt, bo praktyka pokazała, do czego ten kontakt prowadził. Nic dziwnego, że późniejsza tradycja koptyjska zrobiła z Kerosa potwora. Dorobek egipsko-kościelny stworzył pozycję Ewy w nauce światowej. Polscy badacze antyku, historycy, archeolodzy, romaniści, filolodzy klasyczni, papirolodzy oraz jego pasjonaci zawdzięczają jej dwa wyjątkowe dzieła. Prekursorskie w skali światowej
Wademekum, historyka starożytnej Grecji i Rzymu i historię starożytnych Greków. Jeśli chodzi o Wademekum, takiego wprowadzenia do problematyki, takiego omówienia poszczególnych kategorii źródeł i warsztatu naukowego badacza starożytności zgodnie z formułą dla studenta i dla docenta nie było w znanych mi literaturach ani w latach 70. 80., gdy ukazało się jego pierwsze wydanie, ani na przełomie milenium, kiedy ukazało się wydanie drugie. Niemniej nowatorską była historia starożytnych Greków. Przez zawarte w niej treści i rewolucyjne na polskim gruncie odejście od tradycyjnego trybu oznajmującego na rzecz stopniowanego relatywizmu, rozgraniczania spraw ustalonych absolutnie lub względnie oraz spornych z wyjaśnianiem hipotetyczności rozwiązań i przyczyn, dla których autorzy wybrali takie, a nie inne. Oba dzieła, rozpoczęte jako prace o charakterze ściśle użytkowym, oczywiście bez najmniejszego obniżania poprzeczki naukowości, uległy w kolejnych wydaniach pogłębieniu i unaukowieniu w tym sensie, że obok relacjonowania aktualnego stanu wiedzy i związanych z nimi kontrowersji, stanowiły fora prezentacji nowych tez i nowych problemów, które w następnych latach już jako odrębne monografie szybko zdobyły uznanie albo stały się obiektem polemik, co oczywiście sprowadza się do tego samego w nauce światowej. Drugą ich wspólną cechą jest to, że choć zainicjowane przez jubilatkę, powstały jako dzieła zbiorowe. Ta ostatnia właściwość pozwala mi przejść do drugiej kategorii naukowych osiągnięć Ewy. Chyba wszyscy zgodzą się, że nauka światowa, a już zwłaszcza polska, obok dorobku naukowego sensu stricto, zawdzięcza jej przede wszystkim sprowadzenie do Polski najcenniejszego daru, jaki Italia ofiarowała nam od czasu królowej Bony. Jej męża Benedetta Bravo. By oszczędzić zażenowania najskromniejszemu z wielkich ludzi nauki, jakich znam, a zarazem trzymać się tematu, wspomnę tylko, że tak Wademekum, jak zwłaszcza historia starożytnych Greków, były w wielkiej mierze jego dziełem, bezpośrednio i pośrednio, poprzez jego uczniów, spod pióra których wyszedł w połowie rewelacyjny drugi tom. A propos, powtarzam ze Leszkiem Nowakowskim, co robi Ewa Wilczycka w teatrze? Bije brawo! Obiektywnym wskaźnikiem wielkości Ewy jako mistrzyni są nie tylko jej uczniowie, już dziś naukowe gwiazdy pierwszej wielkości, ale całe środowisko, które stworzyła wokół siebie i którego forum stanowi od 30 lat jej czwartkowe seminarium w Bibliotece Papierologii i Prawa Rzymskiego ze swą niepowtarzalną atmosferą, której poza nim nie spotkałem nigdzie na naszym kontynencie. Swobodą połączoną z naukowością na najwyższym poziomie, bogactwem tematów, krytyką nieszczędzącą nikogo i niczego, by nie wspomnieć o tak charakterystycznych dla jubilatki obowiązkowej prezentacji na wstępie najnowszych nabytków książkowych jej kolegów i biblioteki i o równie nieodzownych mandarynkach, którymi nas raczy. Ewa była wszakże dla nas kimś więcej niż mistrzynią. Ona nam również matkowała w sposób tak naturalny, że wykluczał podyktowaną zażenowaniem odmowę bez baczenia na różne w tym względzie doświadczenia. Podam przykład, przyznając skrajny. Byłem na dłuższym pobycie w Rzymie i jubilatka uznała, że powinien odwiedzić mnie tam mój doktorant. Mój, nie jej. Z uwagi na poruszane w jego pracy zagadnienia z topografii wiecznego miasta. Kłopot był jednak w tym, że młody człowiek nie miał wystarczających środków. I co na to Ewa Wilczycka? Dała mu swoją kartę bankomatową. Ale to nie koniec. Kartę tę bankomat mu w Rzymie pożarł. Jesteśmy 25 lat temu, kiedy takie sprawy zdarzały się często. Proszę nie myśleć, że nauczyło ją to czegokolwiek. O szczodrobliwości, z jaką ofiarowywała nam i ofiaruje swój czas, wiedzę i doświadczenie, nie trzeba wspominać. Wspomnieć należy natomiast o programowym zawierzaniu młodym, powierzaniu odpowiedzialnych zadań bez względu na wiek i rangę. I to, no ale to już wynik jej doświadczenia i znajomości ludzi, z nieodmiennie dobrym skutkiem.
Szanowni Państwo, jeden z recenzentów wniosku o odnowienie doktoratu, jubilatki, Roger Bagnall, od 40 lat jej przyjaciel i polemista, w pierwszym zdaniu swojej recenzji nazywa ją po prostu największym z żyjących badaczy kościoła i monastycyzmu w późnoantycznym Egipcie. Trudno bardziej celne i lapidarne scharakteryzowanie jej jako naukowca. Jej rolę mistrzyni oddaje równie celnie i lapidarnie tytuł zbioru artykułów, który uczniowie ofiarowali 19 lat temu jej i jej mężowi. Euergesias Karin w podzięce za dobrodziejstwa. Ewo, skończyłem. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za tą prześwietną laudację, ale też dla znakomitej postaci, pani profesor Wiprzyckiej, brawo. Zanim poproszę pana dziekana jeszcze o wygłoszenie paru słów, to chciałem powitać bardzo serdecznie pana profesora Piotra Węglańskiego, byłego rektora Uniwersytetu Warszawskiego, który przybył. Dziękuję, Piotrze, witam. I oczywiście pana profesora Tygielskiego, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, który też przybył wcześniej, ale jakoś tak drobnie, Wojtku, wyglądasz, że cię przez chwilę nie zauważyłem. Przepraszam i witam bardzo serdecznie. Bardzo proszę, panie dziekanie. Dziękuję bardzo. Ja zacznę od wyjaśnienia, że pewnie powinienem być tutaj razem z dziekanem Bartoszem Kondnym, ponieważ wniosek skierowany do Rady Wydziału Historycznego podpisali wówczas dyrektorzy Instytutu Historycznego i Instytutu Archeologii i ten wniosek Rada Wydziału kierowała do Senatu. To pokazuje miejsce pani profesor Ewy Wiprzyckiej w tych dwóch środowiskach, ale ponieważ, co z laudacji wynikało, z Instytutem Historycznym była związana dłużej, więc stąd ośmielam się pełnić rolę tego przedstawiciela wydziału wnioskującego. Rolą dziekana na takiej jak dzisiaj uroczystości jest scharakteryzowanie drogi zawodowej szanownej pani doktor. Składając jej hołd, uchylę się jednak od tego zadania. Jest bowiem dla mnie Ewa Wiprzycka głównie matką całego środowiska, której zawdzięczam również to, że jestem częścią tego środowiska. Jest Ewa Wiprzycka patronką warszawskich starożytników, pisaną przez wielkie P. Jeśli wspólnota uniwersytetu honoruje dziś swoją wybitną członkinię, to robi to w równej mierze w uznaniu jej dokonań naukowych, jak i doceniając jej wkład w budowanie samego uniwersytetu. Zbudowała bowiem Ewa Wiprzycka całe środowisko badaczy starożytności, obejmujące m.in. wydziały archeologii, historii i prawa. Nauczyła nas, jak dyskutować. Seminarium Ewy Wiprzyckiej było i jest dla nas i dla wielu badaczy z kraju i za granicą nieocenianą szkołą debaty akademickiej. Przekonało się o tym wielu prelegentów, którzy wychodzili z biblioteki Zakładu Papierologii w gorszym nastroju niż tym, z którym do niej wchodzili. Ewa Wiprzycka jest dla nas wzorem, wyznacznikiem jakości. Dyskusja i dążenie do poznania przeszłości jest celem nadrzędnym. Jest tylko jeden równoważny cel, do którego zmierza Ewa Wiprzycka. Nauczona doświadczeniem znaczenia trudnych relacji, zawsze dąży do tego, by ludzie się wzajemnie szanowali i byśmy jako środowisko funkcjonowali harmonijnie. Jakość tego środowiska, to, że jest twórcze i intelektualnie ciekawe, jest równie ważne, jak i to, że jest to środowisko ze sobą wewnętrznie zaprzyjaźnione. To jest w świecie akademickim ewenement, który jest zasługą Ewy Wiprzyckiej. Mówiąc o Ewie Wiprzyckiej, chcę powiedzieć o Tellosie z Aten. Herodot, opisując rozmowę Krezusa, króla Lidii, z ateńskim mędrcem Solonem, tworzy przypowieść o szczęściu i ludzkim losie.
Zapytany przez bajecznie bogatego Krezusa o najszczęśliwszych z ludzi, mędrzec wskazuje na Telosa z Aten, który, cytuję, żył w mieście znajdującym się w rozkwicie, miał pięknych i zacnych synów, widział pochodzące od nich wszystkich dzieci, które wszystkie pozostały przy życiu. Koniec cytatu. Szczęście Telosa to również możliwość spełnienia obywatelskiego ideału walki za ojczyznę. Ewa Wieprzycka jest naszym Telosem z Aten. Żyje w pięknym mieście, stworzyła silne środowisko, które wydaje kolejne pokolenia swoich uczniów, realizuje ideał profesora uniwersytetu, nieprzerwanie badając swoich mnichów. Rysą na szczęściu Ewy Wieprzyckiej jest dzisiejsza uroczystość, która jest jej ofiarą, a nie darem losu. W tej mierze jawi się Ewa Wieprzycka niczym Kleobis i Biton z Argos, zajmujący w rankingu Salona drugie miejsce, bohaterowie ucieleśniający ideał pobożności obywatelskiej. Doceńmy i tę obywatelską postawę Ewy Wieprzyckiej, która, jak dwaj bracia z Argos, wprzęgła się dzisiaj w zaprzęg rytuału, by spełnić ceremoniał uniwersytecki. W imieniu Wydziału Historii oraz w imieniu całego warszawskiego środowiska starożytników chcę podziękować naszej patronce. Zrobiła pani dla Uniwersytetu więcej niż tuziny innych profesorów. Ad multos annos. Dziękuję bardzo, panie dziekanie. Teraz poproszę o odczytanie dyplomu po łacinie, ale to jest zrozumiałe, panie profesorze. Chce pan skorzystać z oryginału, to bardzo proszę. Ale jednak może przyjdę tutaj, dobrze? Tylko proszę nie urwać pieczęci. No dobrze, no to w takim razie zostawiam. Dziękuję bardzo. Quod felix faustum fortunatumque sit. Nos Aloysius Novak, scientiarum oeconomicarum doctor habilitatus, in facultate artis ordinandi et moderandi professor, hoc tempore rector magnificus, hoc testimonium universis et singulis exhibemus. Praesentibus litteris testificamur illustrissimam dominam Evam Wieprzycka Bravo, quae dissertationem, quae inscribitur rzemiosło tkackie w Egipcie rzymskim, luculenter confecisset et examina, quae ad eorum qui doctoris gradum asse qui students scientiam probandam praescripta sunt laudabiliter superasset, die no, in sessione facultatis historiae universitatis Varsoviensis, die nova mensis januari anno millesimo non gentesimo sexagesimo altero doctorem scientiarum humaraum creatam renuntiatam esse in quo fidem diploma a professore Stanislao Turski tum temporis rectore magnifico ad occente anno Białostocki tum temporis vices decani gerente et professore Izabella Bieżyńska-Małowist, promotore rite constituta, consignatum est. Solemne hoc factum, quinquaginta annis per actis, commemorantes, propter professoris Evae Wieprzyckae Bravo, in historiae studia promovenda, in juvenes educandos, iudendos, et scientiae amore capiendos. In facultatem historiae adorandam, Jesus Maria, adornandam, et illustrandam, egregia merita, nec non propter plurimos libris et articulos scientificos publici iuris factos, atque propter decus, quo honorabile, nomen almae matris nostrae honestissime et modestissime vivendo ornavit, auctoritate senatus universitatis Varsoviensis, die vicesima altera mensis januari, anno bis millesimo vicesimo, eundem doctoris gradum ei renovamus, renovatumque nuntiamus. Datum Varsoviae, die quinta decima mensis decembris, anno bis millesimo vicesimo primo. Hoc tempore, rector magnificus, Aloysius Novak.
Bardzo proszę Państwa o powstanie. Dziękuję Panie Profesorze. Pani Profesor, z ogromną przyjemnością i z wielkim honorem i z ogromną satysfakcją wręczam Pani Profesor dyplom odnawiający Pani doktorat. Ściskam Pani Profesor dłoń. Życzę wszystkiego dobrego i wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Strasznie gratuluję. Dziękuję. Dobrze. Pokażemy. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Matka Polka, Pani Profesor, Matka Polska cieszy się bardzo, że ma taką Panią Profesor. Bardzo proszę o zabranie głosu. Przepraszam, ja nie tylko, ja mam maskę, ale zdejmę tapetkę z głowy, ponieważ jeśli zacznę głową kręcić, to znajdzie się ona na ziemi i będzie miła. Panie rektorze, mili Państwo, wszyscy, wszystkich rang, które szanuję, tak jak historyk późnej starożytności powinien szanować. To nie jest prosta sprawa, powiedzmy to, co chcę Państwu powiedzieć, sprawia mi teraz niejaką trudność, ponieważ mój promotor był łaskaw, niezmiernie dokładnie, rzetelnie, szczegółowo omówić moje osiągnięcia. Nawet muszę powiedzieć, że używał różnych takich zwrotów, jak na przykład stajnia małowistów, które są drogie mojemu sercu, a ktoś już wobec tego nie użyje. Ale to oznacza, że używałam je, jeśli one przeszły, bo był to mój własny pomysł. Na uniwersytecie znalazłam się jesienią 1951 roku. Czasy były paskudne. Historia jest natury swojej polityczna, więc ten niedobry, obiektywnie początek powinien... Przepraszam. Powinien naznaczyć mnie... powinna znaczyć mnie piętnem reżimowego propagandysty. Ale Instytut Historyczny był miejscem kierowanym przez ludzi, którzy uczyli studentów wszystkiego tego, co trzeba. Był uczyciel nas dobrych historyków, zdolnych do otwierania się. Na nowe prądy używam tych samych słów, których
używał Adam Ziółkowski, ale może warto to podkreślić. Kiedy mówię o ludziach, którzy kierowali, myślę o małżeństwie Małowistów, o Tadeuszu Manteuflu, o Aleksandrze Geisztorze, który odegrał szczególną rolę w moim życiu. Chodziłam na jego seminaria i jego seminaria były następnie dla mnie wzorem, kiedy mogłam je zorganizować. W tym gronie był również i Stanisław Herbst. Młodzi ludzie, którzy prowadzili ze mną zajęcia, Mączak i Samsonowicz. W Instytucie Historycznym zaopatrzono mnie w coś, co można nazwać myśleniem historycznym. Zbudowano mi aparaturę pojęciową, podstawowe reguły postępowania badawczego, skłonność do krytycznej oceny wszystkiego i tendencje do podważania autorytetów. Proszę pamiętać, że było mi wygodnie. Byłam w Warszawie, a ludzie, na których napadałam na piśmie, byli w najrozmaitszych miejscach na świecie i nic mi nie mogli zrobić za wszystkie złe rzeczy, których o nich myślałam. To są te części mojego ja, o których najczęściej w ogóle nie myślałam. Były dla mnie oczywiste. Komplikowałam je i wyostrzałam. Uczyłam się nowych technik, ale rozwijam to, czego mnie nauczono. Potrafiłem to robić, gdyż mnie odpowiednio nauczono. O tym, że chcę uprawiać, zajmować się historią starożytną i być badaczem bezczelnie, zadecydowałam jeszcze na pierwszym roku studiów. Zostałam złowiona na wędkę przez Izę Bieżuńską Małowieską, prowadzącą wykłady z tej dziedziny. Nie zdawałam sobie sprawy, w jakim stopniu było to szaleństwo. Całkowicie byłam nieświadoma tego, że skazuje siebie na wyjątkowo złe warunki. Wojna zniszczyła bardzo żywe środowisko starożytnicze Warszawy. Tylko część biblioteki się ostała. Wydawało się, że nasz kraj będzie odcięty od świata, od ośrodków, w których badania są prowadzone w wieki wieków. A moje przygotowanie językowe było poniżej zwykłych oczekiwań. Greki, francuskiego, niemieckiego uczyłam się dopiero na studiach. Znałam dobrze tylko angielski. Nie znałam rosyjskiego. Należałam do ostatniego pokolenia, które rosyjskiego nie uczyło się obligatoryjnie. Zapłaciłabym za tę decyzję bardzo wielką cenę. Gdyby Iza Bieżuńska-Małowist nie przymusiła mnie do zajęcia się dokumentami zachowanymi na papirusie. Państwo muszą sobie zdawać sprawę z tego, że w tym, trudno, powiem co to papirusy, że w tym suchym klimacie zachowały się karty z rozmaitego typu tekstami, które powstały w sposób, służyły dniu codziennemu, kontraktami, listami, umowami małżeńskimi, testamentami, korespondencją oficjalną. To są źródła, które spotykamy bardzo rzadko na innych terenach. Ale ponadto te źródła mają jedną wielką właściwość, że co roku ukazują się nowe teksty. I że najrozmaitsze rzeczy, na które byliśmy skłonni przysięgać, okazują się być nieaktualne. Że jest to taka dziedzina, której źródeł nie da się nauczyć, nie da się je przeczytać raz na zawsze. Adam już wspominał o Rafale Taubenschlagu, który przyjechał do Polski ze Stanów w 1947 roku
i który na Uniwersytecie, stał się profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i na Uniwersytecie Warszawskim, w sensie czysto materialnym, znalazła się jego osobista biblioteka, wspaniała biblioteka, uzupełniana przez ludzi, którzy ciągle przysyłali mu książki, ale którzy przesłali mu także rzecz nieprawdopodobnie cenną w tamtych czasach, mianowicie odbitki. Myślę, że już znaczna część osób siedzących na tej sali nie miało okazji mieć do czynienia z odbitkami, ale były one, proszę pamiętać, są czasy, w których nie istnieje ksereks, nie istnieje żaden sposób działania. Otóż tak, miałam do dyspozycji warsztat i moją rzeczą było nauczyć się korzystać z tego warsztatu. Korzystać tak, jak korzystali moi koledzy na świecie. Tak. Pan rektor był łaskaw powiedzieć, że jestem umiędzynarodowiona, ale to po prostu był efekt tego wymogu. Albo byłam pracownikiem naukowym i pisałam w różnych językach, albo nie była to łatwe, po prostu to moja twórczość w języku polskim była efektem działań dydaktycznych i działań popularyzacyjnych. Wszystkie prace badawcze, może z wyjątkiem książek Tyńca, pisałam w obcych językach. Żadna zasługa. Musiałam, przyjęłam propozycję i nacisk, z jakim ta propozycja została mi przedstawiona, z bardzo mieszanymi uczuciami. Mianowicie, to była propozycja bardzo niewygodna. Byłam już asystentką, myślę o momencie do wypowiadania doktoratu, nie pracy magisterskiej. Byłam asystentem Instytutu Historycznego, prowadziłam w nim ćwiczenia. Bardzo szybko zaczęłam prowadzić wykłady, bo okazało się, że jestem dobrym wykładowcą. No, i wobec tego, a sama zajmowałam się Egiptem, papirusami egipskimi. Musiałam podzielić swój mózg na dwie części. Jedna część służyła do pracy badawczej, a druga musiała służyć do dydaktyki. Dydaktyki, do której ja miałam zawsze stosunek nabożny i która była dla mnie niesłychanie ważna i w moich wysiłkach zaczynałam, kiedy czytałam, coś studiowałam, to zaczynałam zawsze od tego, co mi służyło do dydaktyki, a dopiero potem się zabierałam do tego, co było moją osobistą sprawą. Nie zostałam sama z papirusami, z wydawnictwami, książkami w Warszawie. Iza Biżuńska-Małowist zadbała też o to, żebym wyjechała na rok do Paryża. Adam już o tym wspominał. Przekazała przy tym bardzo surowo, żebym się uczyła. Tylko uczyła. I dokładnie to robiłam w czasie tego roku. Biegałam z jednego seminarium na drugie, z jednego wykładu na drugie. Byłam uczestniczką seminariów papirologicznych, gdzie uczono mnie czytać papirusy, również oryginały, prowadzone przez Rogera Mondon i André Bataille. Do pracy nad rozprawą doktorską zabrała się, jak wróciłam do Warszawy, kiedy powiedziałam mojej pani profesor, że napiszę ją 3 lata, a podczas kiedy ona twierdziła, że powinnam to zrobić 2. Rzeczywiście zrobiłam 3 lata. Pobyt w Paryżu był dla mnie ważny, zaowocował szybkim dojrzewaniem naukowym. Z dnia na dzień byłam inną osobą. Ale nie tylko. Na kolacji, wspominałeś o tym, ale muszę to powiedzieć, powtórzyć, u wielkiego profesora Louis Roberta poznałam Włocha. Benedetto Bravo tutaj siedzi w pierwszym rzędzie. Tak. I to jemu i jego kolegom
zawdzięczałam drugą obok papirologicznej terapię szokową. Instytut Historyczny nauczył mnie uprawiać historię gospodarczo-społeczną, ale moja kultura historyczna była ciągle siermiężna. Miałam wiele do nauczenia się i próbowałam to robić. Kiedy zamknął się w moim życiu naukowym rozdział tkacki, popełniłam następne szaleństwo. Jeszcze, tak naprawdę jeszcze większe. Mianowicie postanowiłam zająć się historią Kościoła. Adam już o tym mówił. Szaleństwo polegało na tym, że nikt mnie nigdy niczego nie uczył. Nigdy nie byłam na żadnych wykładach, ćwiczeniach, seminariach, które by tyczyły się historii Kościoła. Miałam nadzieję na wyjazdy i rzeczywiście wyjeżdżałam na zachód, ale te wyjazdy mogły, biblioteki, do których docierałam, mogły tylko uzupełniać ludzi, a nie dawać podstawę do działania. Ja musiałam się żeby wiedzieć, w jakiej sytuacji jestem, objechałam wszystkie uczelnie kościelne w Polsce w jesień i z przerażeniem stwierdziłam, że nic nie znajduję. Najprościej, a wspólną cechą tych pobożnych instytucji było to, że było zawsze zimno. Nie wiem, czy uważano, że to służy lepiej klerykom, czy nie. Nie miałam najmniejszego przygotowania teologicznego i nie znałam instrumentarium, nie miałam pojęcia, jakie są encyklopedie, jakie są bibliografie, nic. Tego wszystkiego musiałam się uczyć w warunkach jak najgorszych. Ksiądz Strawiński, który jest wielkim czarodziejem i który stworzył cudowny warsztat badawczy w postaci Biblioteki Patrystycznej, Seminarium Duchownego, dopiero wtedy zaczynał swój trud zbierania książek. Chwała mu za to. To jest osobą niesłychanie z tego punktu widzenia zasłużona. Tak. Notabene, proszę pamiętać, że chociaż istniała wypożyczalnia międzynarodowa, działała naprawdę bardzo powoli, a rzecz niemiła, ponieważ nie istniały xeroksy, ja musiałam wszystko przepisywać ręcznie, piórkiem, na papierze. Przepisywałam setki greckich tekstów i nie miałam innego sposobu, żeby zrobić notatki, którymi następnie posłużę. 30 lat trzeba odliczyć od czasów, w których zaczynałam moją przygodę z Kościołem, kiedy pojawił się internet i wszystko to, co się z tym wiąże. Tak, na pytanie, dlaczego wpadłam na pomysł zajmowania się Kościołem, jest mi trudno odpowiedzieć. To nie jest rzecz w mojej pamięci, nie jest tak jasno złożona. W każdym razie to nie był efekt tego, co zaczynało się dziać w Kościele w związku z drugim Soborem Watykańskim. Nie był to, ja swoje relacje z Kościołem, zalałam tutaj wszystko dokumentnie. Zerwałam jeszcze będąc w liceum i wiedziałam, że w Kościele dzieją się rzeczy ważne, ale moje zainteresowanie Kościołem nie było wielkie. Natomiast ja wiedziałam coś innego i to zadecydowało o wyborze. Mianowicie, że w tych cudownych papirusach jest mnóstwo, są setki dokumentów, setki tekstów, które tyczą się, które opowiadają nam o Kościele i o monastycyzmie, którym się nikt nie interesuje. A stare prace, dwie prace, były stare i do niczego. W papirologii prace starzeją się błyskawicznie. Nie ma na to najniższej rady, bo nowe publikacje wywracają wszystko do góry
nogami. Więc podjęłam decyzję z czysto profesjonalnego punktu widzenia. Znalazłam dla siebie niszę. Niszę naukową, którą sobie mogłam przywłaszczyć i w której pozostałam. I której mogę powiedzieć, że od dnia dzisiejszego działam. Tak, przepraszam. Woda, którą rozlała mi kłopot, jest. Wiedziałam, że będę zajmować się papirusami i moje ambicje nie sięgały dalej niż wykorzystanie tego nowego materiału, który jest cudowny, unikalny, ale który ma to do siebie, że oświetla tylko pewne zagadnienia, raczej historię gospodarczą, trochę społeczną, nie do końca, a już zupełnie nic ponadto. Tak, ale w instytucie historycznym, w tym moim posagu, który mi dano, znajdowało się głęboko tkwiące przekonanie, że powinno czytać wszystkie źródła. Że nieważne, czy te źródła potem wykorzystam, zacytuję, czy nie zacytuję, że po prostu muszą znać wszystko. I także w ten sposób działałam. Tak, Adam już wspomniał o tym, że Kazimierz Michałowski, kiedy przyszłam do niego z pracą habilitacyjną i powiedziałam mu, nie ma żadnego powodu, żeby pan profesor mi pozwolił pojechać do Egiptu w ramach tego, co robi stacja. Bo ja nie jestem archeologiem, ale ja muszę pojechać do Egiptu. I to jest ta część niesłychanie ważna dla mnie. Mianowicie, na pierwszym roku historii pojechałam ciężarówką na 10 dni po Polsce. Razem z moimi wielkimi profesorami, Tadeuszem Manteuflem, Gisztorem, Izą Bierzuńską, Małowist, ze Samsonowiczem, jeszcze nie profesorem, był zgrabnym, nawet nie wiem, czy doktorem już, ale jechał razem z nami. Tak. I pojechaliśmy, a Aleksander Gisztor uczył nas na tym objeździe czytania krajobrazu. To jest sztuka specjalna, a Gisztor to robił z wielką pasją, z wielką znajomością rzeczy. Więc zostało we mnie głębokie przekonanie po tym objeździe, że zajmowanie się Egiptem bez obejrzenia Egiptu, kościołem i mnichami, bez obejrzenia miejsc, w których oni żyli, będzie bezsensowne. I kiedy mi się udało, najpierw dzięki Kazimierzowi Michałowskiemu, a potem już ze stypendium, pojechać do Egiptu, to wykazałam ogromną energię i ogromną bezczelność przy tym. Mianowicie wkręcałam się do wszystkich możliwych wypraw, które ruszały z Kairu w teren, żeby móc zobaczyć. I naprawdę zobaczyłam ogromnie wiele. A i to, co zobaczyłam, zostawiło. Pozwoliło mi, tak powiem, zmodyfikować moje punkty widzenia. W 1986 roku Włodzimierz Godlewski zaproponował mi udział w misji archeologicznej na Krum i kilkakrotnie w niej brałem udział i ten okres sobie niesłychanie cenię. Mianowicie ja nie zostałam archeologiem. Nie staje się archeologiem człowiek bez studiów. To w dzisiejszym świecie to niemożliwe. Ale słuchając komentarzy Godlewskiego na wykopie, słuchając rozmów w domu, jeszcze pracowaliśmy nad zabytkami, zrozumiałam, jak archeolodzy pracują i zrozumiałam, jak mogę z nich skorzystać. Tak.
Czytałam źródła literackie, czytałam papirusy, w których czułam się najpewniej. Czytałam źródła prawne, które odkryłam i niezależnie od tych ograniczeń dały mi dnie ekstazy prawdziwej, gdy oglądałam teksty oferujące mi to, czego z trudem szukałam. Widziałam kraj i wyobrażałam sobie, wiedziałam, co to znaczy, jak wygląda, gdzie się chodzi po wodę, jak się podróżuje, ile czasu to trwa i tak dalej, i tak dalej. W miarę rozszerzania mojej niszy badawczej, bo ciągle to jest moja nisza, coraz silniej zdawałam sobie sprawę z tego, że jestem uczestnikiem wielkiej rewolucji naukowej. Naukowej, światopoglądowej. Historia Kościoła, w sensie historia ludu Bożego, a nie tylko instytucji, jako dyscyplina badawcza przeżywała w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku gwałtowne zmiany. No, doszła do mnie fala wszczęta przez Sobór Watykański II. Na akademickich uczelniach europejskich tworzono specjalne katedry dla historyków chrześcijaństwa. Mnóstwo młodych ludzi podejmowało, wykształconych w rozmaitych miejscach, podejmowało badania z dziedziny historii Kościoła. Ja pamiętam jako coś symbolicznego mój pobyt na jednym z kongresów, gdzie zobaczyłam młodego człowieka w dżinsach z jednym kolczykiem w uchu, z kitką na głowie, który mówił, który miał referat na temat liturgii i to mną wstrząsnęło, bo liturgia była samym centrum kościelnego monopolu. Naprawdę, uprawiania historii liturgii bał się w gruncie rzeczy każdy ksiądz, który podejmował pracę naukową, bo to była rzecz tam specjalistyczna, ale coraz więcej osób, które zajmowały się historią Kościoła, z kościołami nie miało nic już wspólnego. Przy tym ten nowy nurt, w którym się znalazłem, nie atakował Kościoła, znaczy nie atakował Kościoła katolickiego. Jego uczestnicy czuli się dziedzicami ważkich erudycyjnych badań prowadzonych w klasztorach i uczelniach kształtowskich duchownych. Antyklerykalizm był i jest ludziom wstrętny. Nigdy się z nim nie splamiłam. Myślę, że mogę to spokojnie powiedzieć. Plasując się w tym nurcie, zdawałem sobie sprawę, że przemiany cywilizacyjne, jakie my przeżywamy, także dziś, przeżywamy my wszyscy ludzie, a nie tylko ludzie kościołów, wymagają dokonania rachunku sumienia z kościelną przeszłością. I że ten rachunek musi być publiczny. I że to, że robienie książek o historii Kościoła po swojemu, w przekonaniu, że to się, że to jak gdyby się rozszerzy, że powstanie nowa dyscyplina uprawiana przez wszystkich, jest iluzoryczne. I że trzeba propagować, trzeba otwarcie propagować. Tak, ponieważ te zmiany cywilizacyjne wymagały upowszechnienia historycznego spojrzenia na przeszłość chrześcijańską. Inaczej stawało się ono coraz bardziej anachroniczne. Domagało się tylko pochwał. Wywiało się rytami powtarzanymi bez umysłów i serc ludzi, którzy je powołali do życia. I to przekonanie skłoniło mnie do tego, żeby w wielkim napięciu i z niezmiernymi emocjami
napisać książkę Kościoła w świecie późnego antyku, wydanej 1994 rok przez PIF. 1994 rok był dla mnie rokiem niezmiernie ważnym, czego Adam nie mógł wiedzieć. A zadziałał przypadek. Nieszczęście mojej francuskiej koleżanki, która złamała nogę i nie mogła z Rouen pojechać do Rzymu na wykłady odbywające się w ramach letniej szkoły dla doktorantów zainteresowanych chrześcijańskim Egiptem. Organizował je Instytut Augustynianum, a więc uczelnia papieska. Ktoś na jej miejsce podsunął moje nazwisko i tak znalazł się w Rzymie, poznałam środowisko naukowe moich marzeń. Włoskich uczonych zaangażowanych w odnowę historii Kościoła. Samych augustianów, w tym człowieka, który organizował badania i wlewnictwa rozliczne, Angelo di Berardino, Manlio Simonettiego, jego kolegów i uczniów. Odtąd zamiast do Paryża, żeby zameldować się u obecnego tu Jean Gascou i posłuchać jego krytyki, dowiedzieć się od niego wszystkich pryskich, papierologicznych nowin, zacząłem jeździć do Rzymu. Biegałam po bibliotekach i biegałam po księgarniach z wielkim zapałem. Z radością stwierdziłam, że ten mój nowy sposób patrzenia na uprawiania historii Kościoła odpowiada benedyktynom tynieckim prowadzącym wydawnictwo tego klasztoru. Po raz pierwszy pojechałam do Tyńca w 1994 roku. Wszystko się działo w 1994 roku. I odtąd już zachowałam kontakt z jego ludźmi. Napisałam dla Tyńca dwie książki. Byłam wzywaną na pomoc współpracowniczką, gdyż trzeba było cudze teksty opiniować i redagować. Do dnia dzisiejszego taka sytuacja się utrzymuje. No, a dalej, szczerze powiedziawszy, wszystko powiedział Adam. To znaczy, udało mi się wokół siebie zgromadzić środowisko, które właśnie zbiera się we czwartki, które wysłuchuje referatów, nie moich. Ostro je krytykując, niestety nie mnie, rzadko, i które stanowi zjawisko samo w sobie w skali rzeczywiście europejskiej. Tutaj ze wszystkim tym, co Adam powiedział, się zgadza. Wreszcie kończąc, chcę powiedzieć, że osoba z bardzo biednej rodziny, bardzo kulturalnej rodziny, która żyła w jednym pokoju, w warunkach jadając wieczorem zupki przyniesione przez moją matkę ze szkoły, nie mającej z prowincjonalnego miasta europejskiego, nie mającego w dyscyplinie historia Kościoła dobrego miejsca rankingowego, gdy zaczynałam. Powinnam zostać uczonym prowincjonalnym, sfrustrowanym i zakompleksionym, i rozgoryczonym. Ale miałam to szczęście, czy ten przypadek, ale więcej szczęścia, że się mną zajęto, że uzyskałem w Instytucie Historycznym no nie tylko formację, która się oparła wszystkim miesiącom mojego życia, ale której znalazłem promotora pomagającego mi wyjść do świata.
że znalazłam środowisko w postaci moich kolegów pracujących w papierologii i nie tylko w papierologii. Otóż to jest, powiedzmy, że byłam, poza tym, że byli ludzie, którzy jeździli ze mną w Egipcie, żeby mnie pokazać klasztory. Że Gillespie chciał mnie widzieć na swoich wykopaliskach. To poza tym wszystkim. Niewątpliwie miałam od początku studiów ogromnie wiele pasji, ogromnie wiele energii, gotowości do uczenia się. To, że przyciągnęło to innych, to jest rzadki przywilej. I umiem go cenić na równi z tym, czym pokrywam strony moich książek i artykułów. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję bardzo Pani Profesor za to bogactwo wykładu. Poproszę Państwa o powstanie, a chór o odśpiewanie Gaudeamus Igitur. Proszę o zajęcie miejsc. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, jak zwykle, wszystkim naszym uniwersyteckim uroczystościom dodajecie blasku. Bardzo Wam dziękuję. Pani Profesor, gratuluję jeszcze raz serdecznie i w imieniu Pani Profesor i swoim zapraszam wszystkich Państwa do sali Złoter, gdybyście Państwo zechcieli złożyć życzenia indywidualne Pani Profesor, a następnie albo równoległe do foyer na mały poczęstunek. Dzisiejszą uroczystość uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo Państwu.